W jednym kościele był chłopak, który miał problem z paleniem papierosów. Nie potrafił sobie wziąć od krzyża. To mu zborownicy zaproponowali po 50 zł. Zastraszający się w kotencie skończył z paleniem. A? Jak to Kościół potrafi pomóc człowiekowi? Nie. Bo to jest tyle prawdziwa rodzina. Prawdziwa rodzina. Przyjaciele, pomódlmy się przez chwilę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze słowo, za dzisiejsze informacje z nieba. Dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch w nas pracuje już teraz, że przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Że ono zostawia w nas ślad, że ono wypełnia przestrzeń i że wydamy stukrotny plon. Amen. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie zapisali lekturę na wakacje. Dlatego, że nasze spotkanie następne tutaj będzie w październiku. W związku z tym ja bym chciał, żebyście mieli lekturę. Pierwsza rzecz, którą zapiszcie sobie. Autor Terry Virgo przez V. Terry Virgo. Dwa ry i Virgo przez V. Książka pod tytułem Łaska, myślnik, jak przyjąć najcudowniejszy dar Boga. Terry Virgo. Łaska, jak przyjąć najcudowniejszy dar Boga. Druga pozycja. James Richards. James. B. James B. Richards. Tytuł książki. Łaska, myślnik, moc ku przemianie. Ta książka jest albo na Allegro dostępna. Jest czytana. Jeżeli tej książki nie znajdziecie na Allegro, to sobie wejdziecie na YouTube i tam pewien człowiek ją czyta. Sobie jej przesłuchajcie. Trzecia rzecz. Andrew Womack. Andrew. Życie w równowadze między łaską a wiarą. Tytuł książki. Życie w równowadze między łaską a wiarą. Następna rzecz, dwie książki teraz. Nie będę tam mówił, już nie pamiętam, jak on ma na imię. Napiszcie E.W.Kenyon przez Y. Pierwsza pozycja, za cenę krwi. Za cenę krwi. Druga pozycja, utożsamienie, myślnik, Boży plan miłości w odkupieniu. Dwie takie pozycje. Pierwsza za cenę krwi, druga utożsamienie, kreska, Boży plan miłości w odkupieniu. I teraz ostatni blok, Kenneth Hagin, 12 pozycji. 4 miesiące. 4 miesiące. Trzeba czytać. Po pierwsze, lepsze przymierze. Lepsze przymierze. Pierwsza pozycja. Druga pozycja. Czy chrześcijanie muszą cierpieć?
Trzecia pozycja, błogosławieństwo odkupienia. Czwarta, błogosławieństwo odkupienia. Czwarta pozycja, zapominając o tym, co za mną. Następna, Bóg daje ci wolną rękę. Następna, dowiedz się, co należy do ciebie. To widzimy się w 2020. To krótkie książki. Kenneth Hagin pisał książki, które można przeczytać w ciągu dwóch przystanków jechania metrem do pracy. A tu co było po tym, Bóg daje na wolną rękę? Dowiedz się, co należy, dowiedz się, co należy do ciebie. To są krótkie pozycje, po 8 złotych, pewnie 10 może. Następnie, drogocenna krew Jezusa. One i po 4 złote są nawet. Tak jest. Następnie, Ewangelia pojednania. Następnie, nie obwiniaj Pana Boga. Następnie Zoe, kreska Boży rodzaj życia. Zoe, myślnik Boży rodzaj życia. Następnie służba Jezusa dzisiaj. I ostatnia, zły i dobry sposób myślenia. Ta pozycja może być trudna do znalezienia. Poszukajcie w antykwariatach, w internecie, w różnych miejscach. Jest to bardzo cienka pozycja, bardzo stara, ale chciałbym, żebyście ją sobie odnaleźli. Jeżeli nie, to w internecie, w PDF-ie szukajcie. Zły i dobry sposób myślenia. W ogóle niektóre z tych książek znajdziecie w PDF-ie w internecie, bo to są krótkie pozycje. Rzadko która z nich jest długą pozycją. I teraz tak, moja wielka prośba. Bo te akurat Hagina książki to są króciutkie. Terego Virgo książka jest gruba. Richardsa to sobie będziecie słuchać najprawdopodobniej, bo ciężko ją dostać. Umaka średnia, Kenyona średnia. Te krótkie, w ogóle każdą z nich, ja bardzo proszę, żebyście te w ogóle książki potraktowali jako studium. Studium. Nie czytajcie nic innego. Zostawcie inne jakieś książki. Macie te czytać i te czytajcie. Bo tu chodzi o to, żeby nie mieszać sobie w głowie. Nawet jeśli będzie to kosztowało kilkakrotnie przeczytać którąś z tych książek. To jest bardzo ważne, bo przeważnie wchodzi ci 1/10 informacji, gdy po raz pierwszy coś robisz. Przypominaj sobie, myśl o tym, rób notatki, zapisuj. To jest bardzo ważna sprawa, nie? Pamiętajmy, fundament to jest lita skała, to musi być silne i mocne. Tu nie ma czegoś takiego, że to się nam może jakoś tam wykruszać, tak? Wszystko bierzcie z tych pozycji, co tam jest. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę zrobić. Zapiszcie sobie nauczycieli 5 na dzisiaj. Na dzisiaj tych 5. I moja wielka prośba, proszę nie słuchać innych głoszących ani nauczycieli, tylko tych. Bardzo ważna rzecz. Na ten okres czasu, aż do odwołania. Potem wam to poszerzę. Oczywiście Kenneth Hagin, oczywiście Derek Prince, Derek i Joseph, Andrew Womack, Kenyon i James Richards. Jak cokolwiek nie będzie wam współgrało w tych nauczycielach, tak? Wszystko czytać przez pryzmat moich nauczeń. Moje nauczania definiują temat końcowy. Ja mam Richardsa. I kto był Artur? Po Richardsie? Kto? Po Richardsie? Nikt. Kenneth Hagin, Derek Prince, Andrew Womack, Kenyon i James Richards. Mogą się wam
mogą się wam troszeczkę pewne rzeczy tam różnić, nie zgadzać. To jest mało istotna sprawa, ponieważ pamiętajmy, że każdy jest tylko człowiekiem. To są nauczyciele, którzy zostawili największą spuściznę spisaną i głoszoną, tak, na przestrzeni ostatnich 100 lat i trzeba z tego skorzystać. Jeżeli znasz angielski, to sobie skorzystaj jeszcze bardziej. Jeżeli nie znasz, no to ci zostaje to, co jest po polsku. Bardzo proszę, nie słuchajcie innych nauczycieli, innych poselstw. Tego jest naprawdę full. Nie czytajcie też, ok? Tego jest full. Tego naprawdę można mieć, a mieć. I do tego listopada, to wy się tym budujcie. Ja jestem zwolennikiem bardzo konkretnego odżywiania się również duchowego. Odżywianie się. Ono się staje skuteczne po wielu miesiącach. Niektórzy w ogóle myślą, że jak zrobią sobie dietę, to polegać to będzie na tym, że tydzień pojedzą dobrze. Ja pamiętam, jak nasz syn zaczął się odchudzać i on przyszedł do nas tam po 2 tygodniach, mówi, kiedy, mówi, będę chudy. Ja mówię, nie, kiedy będę dobrze wyglądał? Ja mówię, za 2 lata. Dzisiaj ciesz się z małych sukcesów. Jak po miesiącu przyszedł i mówi, że widzi, że zobaczył swoje żebra, a nie widział ich rok, to jest sukces. Zobaczyć swoje żebra. Prawda? Tak jak jedząc, dopiero po pewnym czasie otrzymujemy efekt, prawda? Bo to się musi pokarm wdrożyć w nasze ciało, to musi się metabolizm zmienić. Dokładnie tak samo jest z duchową strawą. To nie ma tak, że ty sobie coś posłuchasz, ja sobie teraz posłucham coś, tak? A jutro sobie posłucham coś innego. Strzelę sobie jutro jakiegoś proroka. Ja się dowiem, co tam teraz w trawie piszczy. Nie będziesz słuchał proroka. Czytaj i słuchaj tych rzeczy, o których ci mówię, a będziesz zdrów. I będziesz rósł i będziesz się rozwijał. Nie idziemy na ilość, przyjaciele. Nie ilość, tylko jakość. To jest wielka różnica. Nie ilość, tylko jakość. Tak jak z jedzeniem. To nie chodzi, żeby się nażreć. To chodzi, żeby zjeść określoną ilość, prawda? Zbilansowanego odpowiednio pożywienia. Rozumiecie, o czym mówię? To jest to. Tyle białka, tyle węglowodanów, tyle tłuszczy. I nie robimy żadnego jakiegoś melanżu z tym, tak? Bo jak my to sobie przebalansujemy, to zaczynamy po prostu mieć problem. Niby dobrze, a źle. Czy to jest w jakiś sposób zamordyzm, co proponuję? Jak najbardziej tak. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób możemy osiągnąć realne sukcesy. Rozumiecie, dlaczego ta szkoła tak ma wyglądać? Bo my mamy mieć sukces jakiś. No tu chodzi o sukces. Tu chodzi, żeśmy osiągnęli efekt. Efekt, konkretny efekt. Dlatego ci nauczyciele, oni niekoniecznie doskonali we wszystkim, tak? Ale biorąc pod uwagę całokształt ich nauczań, są bardzo mocnymi fundamentalistami. I kiedy my sobie połączymy ich, tak? To my sobie wyciągniemy to, co jest najlepsze. Nie damy się wciągnąć w jakieś dziwactwa i będziemy potem odporni na wszelkiego rodzaju dziwactwa. Każdy z tych ludzi zostawił potężne świadectwo, jeżeli chodzi o działanie Bożej mocy. 2 z nich w tej chwili jeszcze żyje, Andrew Womack i James Richards. Oni jeszcze żyją i dalej ich służby kwitną i dalej ich służby odnoszą sukcesy. Rozumiecie? A więc mamy świadectwo. Świadectwo. Dzisiaj jest taka moda, że mówię, odpalasz internet, ten chlapnie. Rozumiesz, o co chodzi? My to wszystko pozbieramy, połkniemy i my myślimy, że to jest wszystko w porządku. Moja babcia, ona była osobą, która przeżyła głód. Głód przeżyła, bo wojnę żyła i ona miała taką manierę, bo ona miała takie, ona tak przyzwyczaiła, wełna, nie wełna, byle kiszka pełna. Babcia Irena tak powiedziała.
No tak ma wiary ludzie, którzy przeżyli głód, no bo rozumiecie? Wełna, nie wełna, byle kiszka pełna. Z drugiej strony mój dziadek Antoni, nieznający Jezusa twardziel, kiedy uciekał z Pawiaka razem ze swoim kolegą, bo zwiali z Pawiaka obydwaj, udawali trupy. Dziadka hitlerowiec gnął bagnetem, dziadkowi nawet tętno nie skoczyło człowieku. Dał się wywieźć z trupami, wywieźli ich poza Warszawę, wrzucili ich do dołu, zostawili dziadek z kolegą, wyszli z dołu i zaczęli uciekać. Dobiegli do pewnej wsi, byli głodni. Dziadek był tak chudy, że kolana miał grubsze niż uda. Dramat w ogóle na tym Pawiaku przeżywali. Rozumiecie? Ale dziadek na przykład wiedział, mimo że nie był zbyt lotnym człowiekiem, wiedział jedną rzecz, jak się długo nie je, to nie można zjeść teraz na maksa i byle czego. Jego kolega tego nie wiedział, może też wiedział, tylko był pazerny. Jak wpadli do chałupki, akurat tam zrobili po cichu świniobicie i była galaretka, te nóżki zimne, tak? Dziadek nie tknął. Dziadek siedział, pił wodę, tak? I jadł kawałek po kawałku sobie chlebka. Tamten rzucił się na te nóżki, zeżarł i umarł. Umarł. Dlaczego on umarł, ten człowiek? To mi dziadek opowiadał, ja to do dziś pamiętam. I potem Duch Święty mi to pokazał, mówi, zobacz, zabiło go jedzenie. Ludzie, jedzenie może zabić. Duchowa strawa może zabić. Czy to były złe te zimne nóżki? Bardzo dobre. Normalnie, gdyby człowiek normalnie funkcjonował, to by je zjadł i by z nich skorzystał. Ale jeżeli na przykład gro ludzi jest niegotowa na pewnego rodzaju zjawiska, prawda, a przychodzą i łapią wszystko, tak, to niestety, ale jest potem problem. Pamiętajcie, w lesie wszystkie grzyby są prawdziwe, ale nie wszystkie jadalne. Dokładnie tak samo jest z duchową rzeczywistością. Nie jemy byle czego, nie jemy byle jak. W duchu działamy na sposób podobny, jeżeli chodzi o wzór ciała, czyli zbilansowana dieta duchowa.